Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mogę wybrać się już na takie większe zakupy. Coraz lepiej chodzę, coraz mniej ta noga mnie boli, także no bardzo się cieszę. Akurat jest dużo promocji w sklepie, więc postanowiłam zrobić takie większe zakupy. Potem przejadę się jeszcze do Action, bo powiem Wam, że widziałam coś fajnego i chciałabym zobaczyć, czy to jest u mnie w sklepie. Chlebek, dawniej kupowałam tego, a ja bardzo go lubię. Także jeden, tutaj mam bułeczki, pieczywko, chlebek tostowy, od jakiegoś czasu chodzą za mną tosty. I co tutaj? Wafle tortowe. Będę robiła takie przekładane z dżemem, bonitki. Ostatnio kupowałam te rewelacje. Zobaczymy, jakie będą te. Jak ktoś przyjdzie. Miałam nie brać ogólnie tych tymbarków, ale fajna cena, więc... Po drodze do Action stwierdziłam, że wstąpię do Lidla na zakupy. Ja bardzo lubię tutaj zaglądać, chociaż mam nie po drodze, ale stwierdziłam, że podjadę i zrobię takie większe zakupy. Jeżeli chodzi o Biedronkę, to mało rzeczy kupiłam, natomiast jeżeli chodzi o ten sklep, to jak widzicie, już spore zakupy. Kapusta czerwona do klusków śląskich. Tutaj taka galaretka, coś do zapasów. Wiecie co, tylko mam ochotę na naleśniki z dżemem malinowym i z serem. I tutaj znalazłam taki dżem. Jeden jedyny jest tylko, są inne smaki, jagodowe, truskawkowe, natomiast malinka jest tylko taki. Troszeczkę za duży ten słoik, ale jak będzie dobry, to zniknie w mgnieniu oka. Zrobię naleśników i pójdą. Idę, kochani, dalej, może na chemię. Widziałam jeszcze taką pitę. Wafle ryżowe. Patrzyłam w Biedronce, ale powiem Wam, że nie było, nie wiem. Kiedyś wydaje mi się, że były. Nie wiem, wycofali, czy po prostu jakieś braki, nie mam pojęcia. Czasu uzupełnić herbatę. Jestem wreszcie w Action. Znalazłam bardzo fajne płyny do mycia podłóg. Bardzo fajna cena. Zobaczcie na te miseczki, no po prostu rewelacja. I nie wiem, czy sobie nie wezmę. Tutaj jeszcze mamy taki kolorek i są jeszcze niebieskie. Takie niebiesko-szare bardziej. No w każdym razie i ten mi się podoba, i brązik. Ale jednak chyba zdecyduję się na ten kolorek. Wezmę dwie takie miseczki. No zobaczcie, bardzo fajne. Tutaj świecznik. Podobają mi się te szklanki, ale powiem Wam, że tyle mam tych szklanek, kubków, że dziękuję. No, zakupy zrobione. I jadę dalej. Zobaczcie, jaka fajna torba z motywem jesiennym. No dobra, kochani, pakuję te rzeczy. Specjalnie sobie kupiłam torbę na zakupy. Postanowiłam jeszcze wstąpić do KiK, bo jestem obok. I tak przy okazji, ja lubię tutaj zajrzeć na dział z ubraniami. I tutaj znalazłam bardzo fajną bluzeczkę za 30 zł. Dostępne są dwa kolorki, biało-beżowa i biało-czarna. No ja zdecydowanie ten kolorek
fajna jest, naprawdę, z długim rękawem, nie za gruba, ja nie lubię swetrów ani nic. Tutaj też dość ciekawe spodnie, fajny kolor, w ogóle fajny wzór, no ale ja w takich spodniach raczej chodzić nie będę, wolę zdecydowanie jeansy albo dresy. Sweterki, nawet dosyć duży wybór tutaj, coś ładnego, o ten jest ładny, naprawdę. I nawet mi się podoba, no ale ja w swetrach to raczej nie chodzę, wolę zdecydowanie koszulki. Ładny ten sweterek, naprawdę. Akurat moje kolorki, no fajne. No tak, 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 Titka, dla Ciebie też coś jest. Zaraz będę gotować kurczaka i dostaniecie. Zakupy, kochani, już mam przyniesione do domu, zakupy zrobione na 2 tygodnie. Jak widzicie, zdecydowanie stwierdziłam, że nie będę jeździć co trochę. Zrobiłam raz, a porządnie, wydałam chyba z 200 zł. No w każdym razie no jest tego sporo. Tutaj mam buraki, będę gotować barszcz czerwony. Mam ochotę na barszcz taki, wiecie, prawdziwy z suszkami. No, chodzi za mną od jakiegoś czasu, no i stwierdziłam, że te buraczki kupię i będę gotować może jutro. Marchewka, tutaj jeszcze gdzieś jest razem z pietruszką, zaraz pewnie się znajdzie. Takie chrupki kupiłam w Lidlu, duże opakowanie. Powiem, jak przyjedzie, albo ktoś jak przyjdzie, zawsze mi jakichś tych chrupków po prostu brakuje. Więc wzięłam takie większe opakowanie. Makaron, bo zaraz będę gotować rosołek. Wzięłam taki przepiórczy. Seler. Cukinia akurat była fajna promocja, bo chyba za kilogram zapłaciłam 2,99, więc wzięłam na zapas. Pasztet, 2 rodzaje boczek. Zaraz włożę to do lodówki, bo pasztet po prostu płynie. Liść laurowy, to mi się skończył. Majeranek, ocet, mój ulubiony ser żółty. On jest też w Biedronce, ale tam jest mniejsze pakowanie i zawsze jak jestem w Lidlu, to po prostu kupuję ten większy. Coś słodkiego, wafle będę robiła takie przekładane z dżemem śliwkowym, parówki wieprzowe, 2 opakowania, wrócę do zamrażalnika, jakowe przyjedzie, to lubi na śniadanie, maślanka mango marakuja, tą miałam, bardzo fajna jest. Jeszcze tutaj mam taki smak solony karmel. Spróbujemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobra ta maślanka. Zaraz dostaniecie swoje brokuły. Akurat była promocja, więc wzięłam 2. Fasolka szparagowa, mrożonka razy 2. 1+1 kukurydza, więc też wzięłam. O, tutaj jest marchewka i pietruszka. Mówiłam Wam o tym dżemie? Mam ochotę na... W ogóle to lubię serek wiejski z dżemem. No i wzięłam malinowy do naleśników. W ogóle chodzą za mną maliny od jakiegoś czasu i musiałam coś wziąć. Taki serek do smarowania pieczywa. Chleb tostowy. Będę robiła tościki. Paprykę, bo była w promocji i zrobię chyba faszerowaną. No w każdym razie, jak coś, to dokupię jeszcze mięso mielone, ale to już nie dzisiaj i nie jutro. Brokuł, śmietana, serek wiejski, tam są jajka pod spodem. No, już coś zrzuciły. Pasztet, takie wafle ryżowe, wieloziarniste i naturalne. Co tutaj mam jeszcze? Bułeczki, croissanty, margaryna, chlebek. Wzięłam taką herbatkę w Lidlu. Pina colada. Ciekawa jestem, czy jest dobra. Mój zapas powolutku się kończy, więc
więc powolutku będę uzupełniać. Pizza, donitki, pyszne były te czekoladowe, mówię Wam. Taki makaron do zapasów, tostowy serek, taki meksykański do smarowania. Co tutaj jeszcze? Czerwona kapusta. I chyba już to wszystko. Jeżeli chodzi o takie zakupy spożywcze. A, ten bark był w fajnej cenie. Ogólnie to miałam nie kupować, ale żeby po złoto 78, to wzięłam. Chyba to wszystko. No. Pomidorki. Pomidorki, banany. Banany. Chyba wszystko Wam pokazałam. Faction kupiłam. Takie dwa płyny. A, i szampon kupiłam. Miałam jabłuszkowy. Bardzo fajny, więc wzięłam teraz taki. Przetestujemy. Zobaczymy. No w każdym razie mam nadzieję, że te zakupy mi na trochę starczą. Ja teraz sobie umyję, nie, najpierw wstawię rosół. Umyję sobie lodówkę. No i popakuję to wszystko. Witajcie kochani, bardzo serdecznie Was witam w nowym vlogu. No i kupiłam tą bluzkę, którą Wam pokazywałam w sklepie. Powiem Wam, że tak mi się spodobała, że musiałam ją wziąć. Cena tej bluzeczki to 30 zł. Super wygląda, naprawdę, z długim rękawem. Proste zakończenie, tutaj nic się nie dzieje. Przód tylko taki. I tyle. No w każdym razie ja lubię tego typu bluzeczki, fajnie mi się je nosi. Mam bardzo podobną z Pepco, tylko w jednolitym kolorze. W ogóle ja ostatnio powiem Wam, że bardzo szaleję, jeżeli chodzi o rzeczy, o ubrania, o dekoracje w kolorze beżowym. Zawsze mi się po prostu podobał ten kolor, a ta bluzka rzeczywiście jest bardzo fajna. Kupiłam również spodnie w kolorze no, niebieskim. Były też takie jasno beżowe, ale powiem Wam, że jakoś mnie nie przekonały. Jednak dół troszeczkę wolę ciemniejszy. Zresztą potrzebowałam jeansów no, w kolorze po prostu niebieskim. Cena 70 zł, jeżeli chodzi o te spodnie. Takie zwykłe, proste. Później Wam pokażę, jak one wyglądają w całości. No w każdym razie mam identyczne, tylko czarne. I jestem naprawdę bardzo z tych spodni zadowolona. Fajnie mi się je nosi, wygodne. Są dostępne w... Tutaj jakieś coś tam... Kurczę, co to jest? Dobra, dobra. Coś się po prostu... przyczepiło. Fajne wykończenie nogawek. Spodnie też za chwileczkę Wam pokażę, jak wyglądają w całości. W ogóle to pojechałam tylko do Action, ale z tego względu, że no Kik jest blisko, to stwierdziłam, że wezmę. No i oczywiście wyszłam z zakupami, chociaż nie jest tak źle, bo skorzystałam z rabatu minus 20% na zakupy, mam założoną kartę, więc co chyba piąte zakupy drukuje się taki kupon z rabatem, więc no fajnie, skorzystałam i cieszę się bardzo. Jeszcze szczerze Wam powiem, nie przymierzałam, także mam nadzieję, że będą dobre, możliwe, że będą troszeczkę na mnie za duże, ale pasek i będzie ok. No tak myślę, bo do tych czarnych jednak paseczek muszę nosić, zresztą jak do każdych spodni. Fajne, takie rozciągliwe, super. Pokażę Wam moje zakupy z Action. Powiem Wam, że naprawdę tak mi się to spodobało,
że nawet sobie nie wyobrażacie. Ja to widziałam u kogoś w filmie i mówię, kurczę, mówię, jak u mnie to będzie, to będę happy. Naprawdę będę szczęśliwa. Ja lubię takie rzeczy i uwierzcie mi, że mogłabym całą wypłatę na to przewalić, ale no wiadomo, że teraz czekają mnie wydatki, to zresztą siedzę na zwolnieniu, to też mniej tej kasy, no to się staram ograniczać. Chociaż powiem Wam, że i tak się troszeczkę opamiętałam, jeżeli chodzi, bo naprawdę podobało mi się w Faction bardzo dużo rzeczy. I no, sami dobrze wiecie. Zobaczcie. Przepiękny świecznik w kształcie domków. Były jeszcze w kolorze białym. Tutaj Wam się wyświetli podgląd, jak te domki wyglądają. No, rewelacja. Powiem Wam, że naprawdę zastanawiałam się, jaki kolor wybrać. I ostatecznie zdecydowałam się właśnie na ten w kolorze brązowym. Piękny, piękny podgrzewacz. Od razu się nim zachwyciłam, jak tylko go zobaczyłam. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o Action, to naprawdę można znaleźć fajne rzeczy. Już są ozdoby na Boże Narodzenie, chociaż szczerze Wam powiem, że jakoś nic specjalnie mi nie wpadło w oko. Wiadomo, że jest to dopiero taki początek, jeszcze będzie dużo, dużo rzeczy. No jak na razie świecznik, który pewnie wyląduje tutaj u mnie w salonie, bo przyznam Wam się do czegoś. Jak wybierałam sobie ten świecznik, to miałam wziąć 3. Ale się opamiętałam, mówię, po co Ci to, Kinga? I no ale, no, jeden wzięłam. Kupiłam sobie jeszcze miseczki, bo ostatnio miałam awarię, jeżeli chodzi o miseczki, to znaczy nie wiem, co ja robiłam, po prostu wyszczerbiły mi się i stwierdziłam, że czas chyba na nowy zakup. Kupiłam 2, też wcale niedrogie, a wyglądają bardzo fajnie. I to są właśnie te miseczki. Stwierdziłam, że wezmę 2 jednakowe, były chyba 3 kolory dostępne. Wiem, że pamiętam, że był niebieski, jakiś taki chyba seledynowy, chociaż mogę się mylić, kurczę. Wiem, że niebieski był na 100%, no ja akurat idę w beż. Szczerze Wam powiem, że ogromnie mi się podoba ten kolor. No zobaczcie, no piękne są te miseczki. Cena za sztukę 13 zł, więc to nie jest dużo, a jednak, no, rewelacja. Szczerze, naprawdę, rewelacja. I jak publikowałam te miseczki na Facebooku, to bardzo dużo osób właśnie wkleiło mi zdjęcia, że ma albo identyczne, albo podobne. Także bardzo dużo osób no jednak kupuje w Action, jakby nie patrzeć. Chociaż czy mi się zdarzyło coś takiego, żebym była niezadowolona? Chyba coś z kosmetyków, ale to wiadomo. A jeżeli chodzi o rzeczy takie do domu, to raczej chyba byłam zadowolona ze wszystkiego. No ale dobra. Każdy ma moim zdaniem swoje zdanie, a miseczki po prostu wyglądają rewelacyjnie. I zaraz będę sobie jadła pyszny mój rosołek właśnie w tej miseczce. A kupiłam 2, dlatego żebyśmy mieli z Pawełkiem jednakowe. Nie wiem, ja po prostu mam hopla na tym punkcie. Jak jemy, staram się, jak jemy, to lubię, żeby wszystko było jednakowe. Naprawdę. Brakuje mi tylko kubków, ale tych kubków to mam w domu mnóstwo i no, jeszcze nie zwariowałam. Ale miseczek mi rzeczywiście brakuje, więc dokupiłam. Fajne były również talerze, które również mi się podobały, ale ostatecznie stwierdziłam, że jeszcze zaczekam, może będzie coś fajniejszego, a jak nie, to zawsze mogę kupić ewentualnie te, które są w sklepie. Ogromnie jestem zadowolona z tych
miseczek, no po prostu rewelacja. Dla mnie, bo komuś się mogą oczywiście nie podobać. No ja mam po prostu hopla na punkcie beżowych rzeczy, zakochałam się w tym kolorze. Piękne są. Rzeczywiście. I wiecie co, tak sobie pomyślałam, to znaczy ja o tym myślałam już dawno, ale jakoś tak nie mogłam się zebrać. Pomyślałam sobie, że fajnie by było zorganizować rozdanie u mnie na kanale. Dawno nie było, naprawdę bardzo dawno nie było żadnego rozdania u mnie na kanale. Tylko tak sobie pomyślałam, że chciałabym, żeby to było takie rozdanie bardziej tematyczne. Oczywiście dla moich subskrybentów, dla osób, które uczestniczą w rozwoju mojego kanału, które widzę bardzo często w komentarzach. No chciałabym zrobić taki malutki prezencik na jesienne wieczory i tak sobie pomyślałam, że skompletuję coś fajnego na jesień, tak żeby, no może jakiś kubeczek, może jakieś maseczki, może jakaś dobra herbatka, tylko wiadomo, że te jesienne rzeczy dopiero zaczynają się pojawiać. Chodzi mi bardziej o jakieś tam słodycze, o jakieś takie kosmetyki może. Jak na razie to bardzo mało jest. Jeżeli chodzi o dekoracje, to jest tego mnóstwo, natomiast no ja bardziej chciałabym się skupić na jakichś kosmetykach, na czymś dobrym do jedzonka, może jakieś słodycze, może kawa, może herbatka jakaś w fajnym smaku, o fajnym smaku jesiennym, nie wiem, no zobaczę, no w każdym razie no chciałabym takie zorganizować rozdanie, więc dajcie znać, czy byście chcieli, czy byście nie chcieli. Wiem, że kiedyś były bardzo popularne u mnie te rozdania, robiłam częściej i no chciałabym po prostu do tego wrócić. Także piszcie w komentarzach, czy chcecie rozdanie takie jesienne z jakimiś duperelkami jesiennymi, czy raczej nie. No i oczywiście śniadanie jak zwykle nie jadłam, więc nadrabiam. Krosanty troszeczkę mi się, już posmarowałam sobie masełkiem i zrobię sobie z roszponką, bo ona już jest taka, wiecie, średnia. Ser żółty, boczek przed chwileczką sobie podsmażyłam. Pomidorek i mam taki sos. Kiedyś Paweł kupił chyba do grilla, z tego co pamiętam. I on tak, wiecie, leży. I stwierdziłam, że do tego croissanta sobie wykorzystam. Wiecie co, spróbowałam tej galaretki. Jest, jak ona jest, kurczę, dobra. Żałuję, że nie wzięłam. Był tam jeszcze jeden smak. Żałuję, że nie wzięłam więcej. Rewelacja, naprawdę. Powiem Wam, że przepyszna. Jak będę jeszcze w Lidlu, chociaż myślę, że teraz to nie, ewentualnie pojadę jak mi się zapasy skończą, przynajmniej śniadaniowe. Jak tylko będą jeszcze te galaretki, to kupię, bo są rewelacyjne. Nie pamiętam, jaki był ten drugi smak, chyba melon. No w każdym razie dobre. Wezmę się teraz za składanie tej mojej kanapki, bo powiem Wam, że muszę sobie jeszcze herbatkę zrobić jakąś. Jakby ten croissant był ładniejszy, to by lepiej to wyglądało, ale na pewno smakuje to rewelacyjnie. Muszę częściej kupować te croissanty, naprawdę. Pyszne. Tak sobie pomyślałam, że te zakupy, które zrobiłam, to powinny mi starczyć jednak do końca miesiąca. Ewentualnie coś tam dokupię, ale raczej
już takich tygodniowych zakupów robić nie będę, bo praktycznie wszystko mam. Przed chwileczką skończyłam myć podłogę i powiem Wam, że te płyny pachną, kurczę, naprawdę rewelacja. Ja akurat myłam tym pomarańczowym, tutaj mam o zapachu grejpfruta, obydwa bardzo pięknie i intensywnie pachną. I taka jest prawda, że jakby nie były wybrane na półce te płyny, to no powiem Wam, żebym się nawet nie zdecydowała. Miałam oczywiście w planach kupienie płynu, ale raczej patrzyłam za tym wiśniowym, którego niestety nie było. Ale nie żałuję. Powiem Wam, że naprawdę nie żałuję. Pięknie pachnie pomarańczą. Ten również super. Tak naprawdę bardzo intensywnie. I fajnie myje, fajnie doczyszcza. Ogólnie, jeżeli chodzi o chemię Faction, to no ja jestem akurat zadowolona. Wiadomo, że może nie wszystko jest fajne, ale no przynajmniej ja z tych rzeczy, które kupiłam, no to jestem zadowolona. I wiecie co, tak sobie pomyślałam, że pozbieram te wszystkie moje zakupy do domu, które kupowałam Faction. I może zrobię taki filmik, nagram taki filmik z takimi polecajkami, no bo powiem Wam, że warto. Szkoda tylko, że niektóre opakowanie już wrzuciłam, ale może to jeszcze nadrobię. Wiadomo, że nie pokażę Wam dwóch czy trzech rzeczy, tylko musi mi się tego troszeczkę nazbierać, żeby no fajnie też to wyszło. Ale nie, naprawdę polecam Wam te płyny, bo są, no dla mnie są... No fajne, no kurczę, no nie będę się. 4,50 za opakowanie. Mamy tutaj 1 litr. 1 litr. Zapach dla mnie rewelacja. Świetny. Intensywny. No co tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć? No nic. No jestem zadowolona i tyle. Idę teraz myć podłogę na górę, na górze. Tak sobie właśnie pomyślałam, bo no, tam jednak nie myłam jakiś czas. Rzadziej myję tam niż na dole, bo wiadomo, że mniej też się kurzy, mniej się chodzi. Tutaj bardziej jest ten dół uczęszczany i przez koty, a uwierzcie mi, że koty to potrafią tyle tego wszystkiego przynieść, nawet sobie nie wyobrażacie. Dzień w dzień jakieś paprochy znajduję na podłodze, czasami gałązki, czasami no wszystko po prostu przyniosą. Ostatnio był ptak, jak chyba Wam nie opowiadałam, jak byłam zaraz po zabiegu i nie mogłam w ogóle chodzić. Titka przyniosła jej pierwszy raz w życiu, pierwszy raz, nigdy to się nie zdarzyło. Przyniosła mi ptaka i położyła mi koło łóżka. Uwierzcie mi, że jak weszłam, to znaczy ja przyszłam tutaj do kuchni. No i wiecie, zanim ona przyszła, drze się, mówię, kurczę, mówię, stało się coś, ale to tak się wydzierała, tak się darła i tak, mówię, chyba się coś stało, mówię, coś, mówię, nie tak. I zanim doszłam tutaj, wyjrzałam, ona zadowolona stoi, wiecie, miauczy, no i tak siedzi przy tym, patrzę, a to ptak leży. Mówię, kurczę, mówię, nie dość, że ledwo chodzę, no bo uwierzcie mi, naprawdę nie mogłam chodzić. Przez pierwsze te dni ja tak się nacierpiałam, że nawet sobie nie wyobrażacie. Chodzić to w ogóle, do łazienki szłam pół godziny, no ale dobra, teraz jest już lepiej i to najważniejsze. I mówię, kurczę, mówię, jeszcze przyniosła mi, mówię, kłopot, mówię, jak ja to wezmę, jak ja to, no ale, mówię, weź to, mówię, titka, mówię, wynieś to, no i rzeczywiście wzięła w zęby i poszła z tym. No ale przyniosła, taka zadowolona. Pierwszy raz, nigdy to się nie zdarzyło i od tej pory
już w takiej sytuacji nie, już nie przyniosła nic. Wiem, że koty przynoszą i myszy, i ptaki, i wszystko. U niej zdarzyło się to pierwszy raz i mam nadzieję, że już więcej mi takiej niespodzianki nie zrobi. No ale to jest tylko kot, zwierzę. Idę myć, kochani, podłogę przepięknym płynem pomarańczowym. Chociaż może bym sobie ten, no nie, ten włożę sobie do zapasów, bo powiem Wam, że ostatnio moje zapasy bardzo mizerne, więc trzeba powolutku uzupełnić, żebym. Wiecie, ja lubię mieć zapasy, czy to w żywności, czy to w jakiejś chemii, czy to w jakichś tam kosmetykach. Dlaczego? Dlatego, że różnie to jest. I nie chciałabym w pewnym momencie. Wiecie, u mnie nie jest źle finansowo, ale no ja jestem osobą, która mocno stąpa po ziemi i no różnie to jest. No jakby nie patrzeć, jestem sama i no nie mogę na nikogo liczyć ewentualnie finansowo, chociaż wiecie, nigdy nie, dobra. Nie będę się tutaj rozgadywać na ten temat. No po prostu jestem osobą mocno stąpającą po ziemi i wolę mieć zapasy, wolę mieć jakieś rzeczy w szafkach, niż kupować wszystko na bieżąco. Chociaż wiem, że są osoby, które kupują rzeczy na bieżąco. Ja raczej staram się kupować, jak są fajne ceny. O, może tak. Czasami wydam więcej, czasami wydam mniej, ale zdecydowanie wolę kupować, jak są ceny bardziej okazyjne. Idę myć tą podłogę, bo w końcu to nie pójdę. Muszę koniecznie sobie kupić jeszcze jedną taką pufę, bo no niestety, ale nie mieszczą mi się już rzeczy. Powiem Wam, że ja jestem bardzo zadowolona ogólnie z tych puf, bo naprawdę zmieści się tutaj sporo. Także jak będę w Action, mogłam teraz zwrócić uwagę, ale no nie zwróciłam. Trudno, teraz jak będę, to muszę koniecznie. Fajnie by było, jakbym trafiła na taką samą, chociaż mogłaby być troszeczkę inna też, bo ona pójdzie ogólnie do tego pokoju, który malowaliśmy. Jak już się ogarnę z tą nogą, to kochani, przyrzekam, że już się biorę, bo już naprawdę nie mogę się doczekać, a no, niestety stało się, jak się stało. Przyszłam teraz tutaj sprzątać, myć podłogę, pościelałam sobie przed chwileczką łóżko, schodzę na dół po wiadro, po mopa, no i biorę się, chcąc nie chcąc, no muszę to zrobić. Mój pomysł jest taki, że od tej pory będę kupować tylko ciuchy w kolorze beżowym. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o pranie, to czasami to tak, tutaj bluzka żółta, tutaj jest jedna jakaś tam zielona i wiadomo, że niektórych rzeczy nie upiorę razem, bo no, niektóre farbują. No w każdym razie, zanim dozbieram coś w jednym kolorze, to czasami, a tak, to nie będzie problemu. Wrzucę wszystko w kolorze beżowym i sami wiecie. Spodnie, bluzka super, spodnie też bardzo fajne. Szczególnie podobają mi się te nogawki. Rewelacja. No, zresztą spodnie jak spodnie. Przymierzyłam sobie właśnie tą bluzkę teraz i powiem Wam, że naprawdę fajna, bardzo taka przyjemna w dotyku. Mam nadzieję, że będzie mi się w niej bardzo dobrze chodzić. Spodnie też super. Też przymierzyłam i miałam rację, że jak się czuję w tamtych dobrze, to w tych będzie tak samo. Super wózeczka, naprawdę. I tylko 3 dyszki, wcale nie drogo.
Ładny kolor. Taka, wiecie, zwykła. A powiem Wam, jak ja chodzę. Fajne te spodnie, naprawdę. Tą nogę, którą mam zdrową, to chodzę normalnie. W klapku, klapek, ciapek mam. Ciapki mam, ciapek jeden mam założony. A ta noga, na której mam szwy, no to tylko skarpet. Nie założę. Po domu, jak jadę już gdzieś, wiecie, muszę wyjść, no to wtedy zakładam takiego, mam rozklekotane buty i no, jakoś to muszę po prostu przetrwać. Fajne te spodnie, naprawdę. Super. Bardzo, bardzo mi się podobają i tylko 70 zł. Wata to powinna być tak naprawdę 2 albo 3 razy w miesiącu. Wtedy to bym była zadowolona. Myślę, że każdy z nas by tak chciał i żyłoby nam się lepiej. No bo byłby cały czas jakiś dopływ gotówki. Muszę sobie usiąść, bo troszeczkę się już nastałam i no nie mogę z tą nogą. Powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolona z tych zakupów. Szczerze Wam powiem, że nie wiem, kiedy pojadę na kolejne. Zobaczymy, może w przyszłym tygodniu, bo chciałabym sobie kupić jakieś tam... Czekajcie. Zdejmę sobie kropeczkę. Chciałabym po prostu kupić sobie jakieś tam, uzupełnić sobie kosmetyki, a jak będzie, to tak naprawdę zobaczymy. Kurczę, rozbolała mnie troszeczkę ta noga. Niepotrzebnie. I tak na razie gości nie mam, to mogłam sobie odpuścić to mycie, bo tak tutaj na górę to nikt nie wchodzi oprócz mnie. Nawet jak jest Paweł, to głównie czas spędzamy i tak na dole. Chociaż wiecie, tu też mam telewizor, wszystko, nie, ale jednak powiem Wam, że Paweł to jest bardzo dobry facet. Naprawdę. Bardzo dobry facet i nie mogę narzekać. Jak na razie. Jak na razie. Wiem, że Paweł jak ogląda moje filmy, więc jak na razie. Także nie, wszystko jest naprawdę w porządku. Oby tak dalej. A jak będzie, to się tak naprawdę okaże, bo no nic nie wiadomo. Taka jest, no tak, taka jest prawda. No kurczę, no co tutaj nikt, zresztą dobrze wiecie, że ja jestem po rozpadzie długoletniego związku i powiem Wam, że myślałam, że będziemy do śmierci, a tutaj, a to się okazało, jak się okazało. Także ja nie wychodzę w przyszłość. Chociaż powiem Wam, że ostatnio nawet rozmawialiśmy o zamieszkaniu. Wiadomo, że nie teraz, ale w przyszłości może się na to zdecydujemy. No, przede wszystkim Pawełek musi sobie znaleźć tutaj obok mnie gdzieś pracę. Myślę, że nie miałby z tym problemu, ale to jest dopiero taki nasz początek, więc nie ma też co się śpieszyć. No i tyle. I tyle. Myślę, że chociaż znam osoby, które zaraz po poznaniu się zamieszkały ze sobą i żyli i było wszystko w porządku. Ja jakieś mam takie obawy, ale może dlatego też, że się jednak sparzyłam, prawda? No ale tak, ale rozmawiamy na ten temat nie tylko o remontach, bo czytałam taki właśnie jakiś czas temu komentarz o remontach, o jedzeniu. No taka jest prawda, że jak Paweł przyjeżdża, no to zawsze coś tam mi zrobi, no bo czy skosi mi, czy ostatnio mi porządek z tym drzewem zrobił, gotujemy, jemy, grilla też sobie robiliśmy i imprezę sobie robiliśmy i a wiecie, ja też nie nagrywam, nie siedzę na telefonie z nim 24 na dobę i no nie nagrywam, chociaż ostatnio coś mi tam wspominał, żeby chciał, ale wiecie jak to jest,
Tamten się nie pokazywał, nie pokazywałam jego twarzy, a pretensje, jakby nie wiem, czynnie uczestniczył po prostu w. Kurczę, boli mnie ta noga, brzuchu mi burczy. Idę może coś sobie zjem dobrego. Nie, najpierw to sobie, kochani, odpocznę, a potem zobaczę. Zobaczcie. W jednym miejscu nie ma zębów, ale powiem wam, że dopóki ona będzie jakkolwiek funkcjonować, obierać warzywa, czy to ja z niej nie zrezygnuję. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile razy ona była już naprawiana. Nieraz, no powiem wam, że nieraz to było tak, że była w częściach. Żadne, uwierzcie mi, żadne plastikowe, nic. Dla mnie to jest po prostu najlepsza. Fajnie obiera, cieniutko. Naprawdę jestem zadowolona. Kurczę, rączka mi od noża zafarbowała i szczerze wam powiem, że nie wiem, jak to usunąć. Może jakbym wystawiała na słońce, to może by to zeszło. Myłam, szorowałam, nic to nie dało. No zobaczymy. No w każdym razie podejrzewam, że ona będzie też dzisiaj jeszcze czerwona, więc od buraków. Wzięłam się za obieranie warzyw, bo zaraz będę wstawiać barszcz czerwony. I dzisiaj będę robiła barszcz czerwony. Powiem wam, że rosół wyszedł mi rewelacyjny. Naprawdę pyszny. Ja dobry rosół gotuję. Fajnie mi wychodzi. Zresztą ja lubię gotować, także i eksperymentować również. Będzie dzisiaj barszczyk czerwony, ale to już wiecie, po południu dobrze. Dzisiaj na obiad rosołek, także na barszcz i krokiety będą na jutro. Będę robiła z parówką i z serem żółtym. Oj, powiem wam, że dawno nie jadłam, nie robiłam. Tak sobie pomyślałam, że zrobię tutaj liście laurowy. Musiałam kupić, bo mam brak, jeżeli chodzi o przyprawy. No dobrze, ja się zabieram za obieranie. Ogólnie to powiem wam, że jakbym nie pojechała do Lidla, to bym barszczu nie gotowała, bo u nas to były takie brzydkie, mięciutkie już te buraki, że stwierdziłam, że szkoda gadać, ale udało się. Zobaczcie, jaką mam rękę. Zobaczcie, jaki przepiękny czerwony barszcz mi wyszedł, ale powiem wam, że przyłożyłam się naprawdę i jak tylko będę miała czas, to zawsze będę gotować, nigdy z torebki, już uwierzcie mi. Smażą mi się krokieciki, podgrzeję sobie barszczyk i muszę sobie zjeść, bo do jutra nie wytrzymam. The day I die.